Witamy wszystkich widzów Wilnoteki z pięknego majowego Wilna, ogarniętego euforią sadzenia drzewek i egzaminów maturalnych. Przy czym o ile jedni maturzyści polskich szkół dopiero się do nich szykują, inni już stali się posiadaczami indeksów polskich uczelni. Ale matury tak czy inaczej muszą zdać wszyscy i dlatego trwa gorączkowy okres przygotowań, również dla studentów. A studenci, jak to studenci, nim polamią pióra, najpierw zlamią obcasy. Nic dziwnego, juvenalia. O tym wszystkim w Wilnotece. Zostańcie z nami. Wiosna tego roku na Wileńszczyźnie okazała się nieco spóźniona, ale bardzo pracowita. Głównym zajęciem na niwie polsko-litewskich stosunków było sadzenie. Na początku była lipa. W starym parku dawnej rezydencji Sapiehów na wileńskim Antokolu rośnie jedna z najstarszych lip na Litwie. Ma ponad 300 lat. Pałac od dawna pełni rolę szpitala i jego dyrekcja miała pomysł na zagospodarowanie odrostów z korzeni tego zabytkowego drzewa. Zamiarem było dyrekcji szpitala uczczenia wszystkich prezydentów Litwy. Przyszłość. No niestety, na nasze szczęście i nieszczęście okazało się, że pierwszym okazał się nasz prezydent Lech Kaczyński. I dlatego zaproponowano nam wspólną taką uroczystość, gdzie to drzewko będzie posadzone. Lipa, która rośnie długo, rośnie pięknie, będzie posadzone koło uczczenia pamięci Lecha Kaczyńskiego, symbolicznie właściwie wszystkich tych 96 osób, które zginęły. Ta tragedia wstrząsnęła nie tylko Polską, ale też Litwą i całym światem. Miałem to szczęście nie jeden rok współpracować z tym wielkim politykiem i jego ekipą. Zawsze i wszędzie bronił interesów Polski, ale na drugim miejscu dla niego była Litwa. Straciłem przyjaciela. Litwa straciła prawdziwego przyjaciela. Idea hołdu ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem w postaci drzewek spodobała się także radnym miasta Wilna. A że jedno drzewko, poza tym lipa, wyglądało zbyt skromnie, stołeczny samorząd sięgnął po dęby, dokładnie 96 dębów. Początkowo ta dąbrowa miała wyrosnąć przy jednej z polskich szkół, jednak z braku odpowiedniego terenu Park Jedności Narodów zasadzono przy rosyjskiej szkole imienia Aleksandra Puszkina. Nasza siła. Tragedia Polski to tragedia wszystkich nas, jednak nasza siła w jedności i przyjaźni. Jestem pewny, że te dąbki będą rosły i krzepły tak, jak powinna krzepnąć przyjaźń i zrozumienie, zaufanie między naszymi narodami. W tragedii narodowości jakby nie ma. Są ogólnoludzkie uczucia i ta akcja chyba też jest tego przykładem. Inną rzeczą, że symbolicznie jest to, że właśnie obok szkoły z rosyjskim językiem nauczania, jakby rosyjskiej szkoły, na terenie tej szkoły powstaje ten dębniak. Zapał sadzenia dąbków przekroczył granicę Wilna. Pamięć prezydenta Kaczyńskiego uczciły także władze rejonu szerwińskiego, zaś Związek Polaków na Litwie zasadził aż dwa dąbki w hołdzie pierwszej parze Rzeczypospolitej w Zulowie. Zapoczątkowały one Aleję Pamięci Narodowej, która ma prowadzić do innego historycznego drzewa, dębu zasadzonego ku pamięci marszałka 73 lata temu na fundamentach dworku, w którym urodził się Józef Piłsudski. Dębomania objęła nie tylko ofiary smoleńskiej tragedii. W sercu Wilna nieopodal katedry i pomnika Mendoga zasadzono dla odmiany dąbek grunwaldzki, inaugurując w ten sposób obchody 600-lecia wielkiej wiktorii oręża polsko-litewskiego. Dąb od najdawniejszych czasów był symbolem Litwy, społeczeństwa litewskiego. To jedno, drugie, że w tym imprezie byli połączone narody litewski i polski, którzy razem bronili od krzyżaków swojej ziemi. Tego nigdy nie trzeba zapomnieć. Po lipach i dębach przyszedł też czas na róże. Instytut Polski w Wilnie postanowił w ramach Roku Chopinowskiego uwiecznić wielkiego polskiego kompozytora plombem róż jego imienia. Róże wyselekcjonowanej w Polsce odmiany Fryderyk Chopin zasadzono w samym sercu Wilna na skwerze pomiędzy ambasadami Polski i Francji, co nadało tej akcji szczególnego wymiaru.
Pięknych miejsc nigdy za wiele. Wilno jest dumne, że może uczestniczyć w obchodach roku chopinowskiego. Chociaż Chopin nigdy tu nie był, jego utwory od dawna są tu dobrze znane i chętnie grane. Niech te róże będą dowodem na to, że sztuka nie zna granic i niech przypominają, że Wilno jest miastem zawsze otwartym na kulturę i sztukę. Róże Chopina będą kwitły także w Kownie oraz w Druskiennikach. Wielkie sadzenie Anno Domini 2010 dobiegło końca. Prawie 140 maturzystów z polskich szkół na Litwie, czyli dwa razy więcej kandydatów niż w roku ubiegłym, ubiegało się o stypendium rządu polskiego na studia w Polsce. Studia w macierzy podejmie zaledwie 30 młodych ludzi. Większe zainteresowanie studiami w Polsce wynika m.in. ze wzrostu czesnego studiów na Litwie. Opłaty sięgają nawet kilkunastu tysięcy litów rocznie. Maturzyści zdawali egzaminy zgodne z podstawą programową szkół średnich w Polsce. Czasem różnice programowe ich zaskakiwały. Program polski trochę się różni od naszego litewskiego. To było kilka trudności, ale poprzez logiczne myślenie to dało się dojść do takich odpowiedzi. Od kilku lat większym zainteresowaniem młodzieży z Litwy cieszą się kierunki humanistyczne. Znacznie mniej osób wybiera kierunki ścisłe. Były zastrzeżenia co do znajomości współczesnych realiów Polski. Na przykład osoby zdające na administrację, na prawo były pytane chociażby o partie polityczne działające w Polsce, o Sejm, Senat, o rząd Rzeczypospolitej. I tutaj odpowiedzi były bardzo słabe. Także taka zdecydowana sugestia ze strony przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego była taka, aby młodzież, która przygotowuje się na studia do Polski, no i starała się tę Polskę lepiej poznać. Największym zainteresowaniem maturzystów cieszyły się uczelnie w dużych polskich miastach, Warszawie, Krakowie i Toruniu. Osoby, które zaliczyły egzamin wstępny na polskie uczelnie, muszą jeszcze pomyślnie zdać maturę, by po długich wakacjach od października rozpocząć studia w Polsce. Inni zostaną i spróbują swych sił na Litwie, może również w filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie. Filia działa od 3 lat i mimo, że jest niewielka, bo dwuwydziałowa, to jest o niej na Litwie coraz głośniej, ostatnio za sprawą juwenaliów na Litwie dotąd nieznanego święta studentów. W sumie to jest tradycja polska, ale jesteśmy skoro polską uczelnią, próbujemy przenieść tę tradycję tutaj u nas. Serdecznie witam tych studentów, którzy wezmą udział w peletonie rowerowym po ulicach miasta Wilna. Ze względu na nową i niezasobne finanse wileńskich wynalia były bardzo skromne. Mimo to trwały 4 dni. W obchodach święta nie zabrakło części kulturalnej, rozrywkowej, sportowej. Nie było takiego święta po wojnie tu w Wilnie, więc wracamy do tych starych tradycji, starych, sprawdzonych przez historię. Zgodnie z tradycją juwenaliów władze miasta przekazują braci studenckie klucze do miasta, ale takiej przychylności wileńskich lat studenci filii polskiej uczelni raczej się nie spodziewali. Jeszcze do niedawna władze te nie chciały nawet uhonorować ich studenckich legitymacji, karząc mandatami tych, którzy kupowali ulgowe bilety komunikacji miejskiej. Studenci przesiedli się więc na rowery, a gra terenowa okazała się ważną częścią wileńskich juwenaliów. Rozgrywano mecze towarzyskie, a rywalami Wilnian byli studenci i pracownicy białostocki Alma Mater. Juwenalia przeniosły się do miasta, do wileńskich klubów i sali koncertowych. Myślę, że skoro juwenalia to są imprezą naszego uniwersytetu, to chyba to jest jedna z najlepszych rzeczy, które dzieje się w ciągu roku. Chcemy tutaj wprowadzić tradycję na Litwie, też by nie tylko polskie uniwersytety mieli to święto się na Polsce, ale i tutaj na Litwie wszystkie uniwersytety razem z nami. Люди себя хорошо повели. За что было видать, хиба светние приучились до караоке, танчили файне сальсе. Мамы надеются, что до нас долончат и на учебные высшие, и не студенты. Ну, хотя организации студентские, так, чтобы это было правдивое уж такое свято студентов и всех студентов. Такие, не знаю, на целое Вильно. Выберем также najpiękniejszych профессоров нашей филии oraz тех najsurowszych, и których ogrom wiedzy нас poraża. I niczego nie możemy zrozumieć.
Studenci nagrodzili najlepszych wykładowców, docenili najciekawsze wykłady, popisali się znajomością języków i dobrze się bawili. Jednym słowem, pokazali, na co stać filię Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie. Uniwersytet, studia to nie jest po prostu chodzenie na wykłady. Odbycie tej pańszczyzny, siedzenia na wykładach i na ćwiczenia. To jest życie studenckie, to jest życie, które tu, w tych murach uniwersytetu rodzi się. To jest nowa inicjatywa. Uniwersytet jest nowy, filia jest nowa. Młodzi studenci tworzą te tradycje. To jest wspaniałe. Użyjmy dziś żywota, wszak żyjemy tylko raz. To również hasło wileńskich studentów, co prawda tych z XIX wieku, ale jak widać słynne zawołanie filomatów i filaretów do dzisiaj nic nie straciło na aktualności. Właśnie filomata Stanisław Morawski będzie bohaterem naszej kolejnej książki z Biblioteki Wilnoteki. Dziś zaprezentujemy Państwu nietypowe polsko-litewskie wydanie, o czym już za chwilę, a tymczasem mówimy już Państwu do zobaczenia za tydzień w naszej kolejnej i chyba już ostatniej Wilnotece. Stanisław Morawski, z zawodu lekarz, zamiłowania literat, znany jest głównie jako autor pamiętnika Kilka lat młodości mojej w Wilnie, którym niezwykle wnikliwie, wszechstronnie i z humorem przedstawia życie Wilna pierwszej połowy XIX wieku. Spuścizna rękopiśmienna Morawskiego przechowywana w Bibliotece Krasińskiej w Warszawie splonęła w Powstaniu Warszawskim. Tym cenniejsze było więc odkrycie w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego nieukończonego rękopisu Morawskiego Fizjognomistyka kobiet. Rękopis trafił do rąk wileńskich literatów i znawców literatury XIX-wiecznej, ale też do lekarza specjalisty chirurgii plastycznej. Praca okazała się nie tworem literackim, lecz literaturą specjalistyczną, psychofizjologiczno-anatomicznym studium kobiety. To jest pewnego rodzaju sensacja, nawet na skalę światową. Autor szczegółowo i precyzyjnie opisuje ciało kobiety, jej anatomię i fizjologię w najdrobniejszym szczególe i co ważne, już wtedy niejako odkrywa pojęcie seksualności kobiet. Dzisiaj tak to nazywamy, a Morawski to odkrył i szczegółowo opisał w pierwszej połowie XIX wieku. Wcale nie zwięzłe i rzeczowe wywody medyczne pociągają w tej książce. To interesujący dokument epoki, obrazujący XIX-wieczne myślenie o naturze i fizjologii człowieka, o intymnej sferze jego życia. To ciekawa próba zgłębienia kanonu kobiecej urody przez lekarza praktyka. Tak jak karykaturzyści potrafią podobieństwo uchwycić, tak on potrafił właśnie nakreślić portrety i mężczyzn, i kobiet. I miał wielką znajomość tego świata kobiecego. Morawski nie ukończył rękopisu i nie wiadomo, czy zamierzał go publikować. Dziś opracowanie rękopisu do wydania w formie książki zajęło autorom ponad rok. Praca Morawskiego okazała się ciekawym dokumentem epoki. Lekkie pióro i wnikliwość opisów sprawiają, że książka jest pouczającą rozprawą medyczną, ale też interesującym zapisem myślenia tamtych czasów. Nieprzypadkowo jednym z autorów opracowania pracy Morawskiego jest znany na Litwie chirurg plastyczny dr Saulius Szpokiewiczus. Przed kilku laty zaintrygował odkryciem, że przyczyną zgodu Stanisława Morawskiego, jak i Adama Mickiewicza, wcale nie była cholera. Przy śmierci Mickiewicza było dwóch lekarzy. Ich relacje również pokazują, że mieli duże wątpliwości co do cholery. Zostało tak jednak zapisane i tak już zostało. A klinika śmierci wskazuje, że musiały być problemy z przewodem pokarmowym. Mickiewicz miał wyraźne objawy krwotoku wewnętrznego, wynikającą z tego ogromną słabość i problemy z przyjmowaniem pokarmów. Ewidentnie widać, że nie była to cholera, ale tak już jest, że rzecz raz powiedziana utrwala się w świadomości. Rozważania na temat przyczyn śmierci Mickiewicza Szpokiewiczus opublikował w polskim magazynie Kultura i Społeczeństwo. Opracowanie książki Stanisława Morawskiego jest tylko kolejnym etapem pracy zgranego już trzyosobowego zespołu.